Polskie hieny. Tak w Rosji zareagowano na plan prezesa PiS przyjaciel Putina, odpowiada Kaczyńskiemu. Rosyjskie media o polskich hienach. Rosyjskie media reagują na słowa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w Kijowie mówił m.in. o potrzebie misji pokojowej NATO na terenie atakowanej przez Rosję Ukrainy. Do wypowiedzi Kaczyńskiego odniósł się także bliski przyjaciel Władimira Putina i szef rozkosmosu Dmitrij Orgozin, ostatecznie jego wpis zniknął z sieci. Nie milknął echa wypowiedzi prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego. Potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy, mówił wicepremier w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wojna w Ukrainie. Rosyjskie media o polskich hienach. Mimo tego, że Kaczyńskiemu towarzyszył premier Mateusz Morawiecki oraz szefowie rządów Czech i Słowenii, to właśnie słowom prezesa PIS rosyjskie media poświęciły najwięcej, często krytycznych, komentarzy. Jak piszą dziennikarze portalu prawda.ru, historia niczego Polaków nie nauczyła i chcą oni czwartego rozbioru lub autodestrukcji. Serwis posuwa się nawet dalej i pisze o Polakach jako Chinach Europy, pisząc m.in. O wyparciu wojsk radzieckich w czasie wojny 1920 roku i rzekomych pogromach Żydów w tym okresie. Polska uważa Ukrainę za swoją kolonię i jest gotowa, jak hiena, czerpać korzyści z jej pozostałości. Czas przeprowadzić denazyfikację Polski, czytamy w podsumowaniu artykułu. Na łamach serwisu padają też oskarżenia pod adresem prezesa PiS. Kaczyński nie jest postacią, która może wypowiadać się w imieniu NATO. Za jego słowami kryje się chęć zbicia kapitału politycznego, twierdzi, cytowany przez serwis, Siergiej Jarmakow z Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Kaczyński proponuje pokojową misję w Ukrainie. Szef Roskosmosu, przyjeci do Smoleńska nie jest to jedyny negatywny komentarz w kontekście wypowiedzi wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Do artykułu agencji TASS, cytującego słowa Jarosława Kaczyńskiego, odniósł się także Dmitrij Rogozin, bliski przyjaciel Władimira Putina i szef Roskosmosu, a w przeszłości wicepremier Rosji. W odpowiedzi na artykuł agencji TASS, zamieszczony na Twitterze, napisał on po polsku, przyjeci do Smoleńska, porozmawiamy. Wpis został zamieszczony we wtorek 15 marca późnym wieczorem, jednak w środę został usunięty. Zachowały się tylko sceny zamieszczone przez internautów. Rogozin nie wyjaśnił, czy w swoim komentarzu chciał nawiązać do tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku, gdy w wyniku katastrofy lotniczej w Smoleńsku zginęła polska para prezydencka, a także przedstawiciele elit.